Zmienia się rynkowy konsensus dotyczący stóp referencyjnych i o tym będę rozmawiał z Maciejem Kietlińskim, ekspertem XTB. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, panie Zbyszku, witam państwa. No mamy stopę referencyjną 6,5, a jakie są najnowsze oczekiwania, jak ta stopa będzie się zmieniać? No te oczekiwania wyglądają bardzo ciekawie, to znaczy według danych Bloomberga na najbliższy rok konsensus rynkowy zakłada nieznaczną podwyżkę stóp procentowych, być może 25 bipsów, czyli po prostu 0,25%. Natomiast co jest ciekawe, co jest istotne, to konsensus rynkowy zakłada, że za 2 lata stopy procentowe powinny zacząć spadać do poziomu około 4,5%, za 3 lata do poziomu 4%. Więc jest to dość interesujące. Po pierwsze, z punktu widzenia osób, które posiadają kredyt hipoteczny, z drugiej strony też z punktu widzenia banków. Jeżeli ktoś chce inwestować w banki, no to musi wziąć pod uwagę właśnie ten czynnik z dwóch powodów, mi się wydaje. Po pierwsze, stopy procentowe odpowiadają za wysokość wyniku odsetkowego w bankach, czyli po prostu ile, w jakiej wysokości kredyty są oprocentowane i to też jakby jest główne źródło dochodów banków, czyli wynik odsetkowy, czyli po prostu wynik z kredytów hipotecznych. Pierwsza kwestia. I druga kwestia, to jest ciekawe, dlaczego konsensus zakłada spadek stóp procentowych w przeciągu najbliższych 2 lat. No właśnie, to jest przejaw optymizmu czy przejaw obaw o recesję? Obawiam się, że to jest to drugie, ponieważ jeżeli prezes Glapiński w swojej oficjalnej wypowiedzi wspomina, że recesja w Polsce może być, znaczy najwyżej techniczna, może wystąpić, to już też mówił podczas konferencji NBP, czyli recesja techniczna, czyli 2 kwartały z rzędu dynamika PKB będzie ujemna. Być może recesja techniczna będzie jedynym skutecznym sposobem na to, żeby tę inflację naszą przyhamować. No to jeżeli mamy do czynienia, załóżmy, że będzie ta recesja, to w takiej sytuacji jedynym logicznym działaniem banku centralnego będzie obniżanie stóp procentowych po to, żeby, mówiąc w cudzysłowie, tę gospodarkę rozkręcić. Więc to może być główne jakby story grane pod właśnie tą możliwą obniżkę stóp procentowych. Po drugie, być może też wybory. Banki, krótko mówiąc, mogą cierpieć z dwóch stron. Ja też obawiam się, że to może być przygotowanie do tego, że pogodzimy się w takim razie z wysoką inflacją, a tylko będziemy grali na obniżkę stóp procentowych właśnie w kontekście na przykład wyborów. Miejmy nadzieję, że nie, ponieważ chyba wszyscy czujemy po portfelach, jak ta inflacja w znacznym stopniu nas uderza, czy to chodzi o ceny paliw, czy po prostu produktów żywnościowych. Prezes NBP mówi, że inflacja będzie się obniżać po wakacjach w tym roku, a w 2024 roku ma wrócić do celu inflacyjnego. Cel inflacyjny to jest około 2-2,5%. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o sektor banków, no to z jednej strony recesja to obniżka stóp procentowych, czyli niższy wynik odsetkowy. Z drugiej strony, jeżeli recesja, no to też po pierwsze raczej ludzie będą, my detaliści będziemy mniej chętnie zaciągać kredyty, więc tutaj pierwsza kwestia. Druga kwestia, spłacalność kredytów też może spaść, o czym już też wspomina Alior Bank dzisiaj pokazując, podając wyniki, że spodziewa się wzrostu, tak zwanego wzrostu kosztów ryzyka. Koszt ryzyka to jest po prostu dla banku możliwość, że kredyty zaczną się spłacać gorzej. Więc niestety, ale dla banków wydaje się, że na dzień dzisiejszy ta perspektywa jest dość negatywna. O tym, czy dojdzie w Polsce do obniżki stóp procentowych i czy to możliwe, że stanie się tak za 2 lata albo wcześniej, o tym rozmawiałem z Maciejem Kietlińskim, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, panie Macieju. Pozdrawiamy. Dziękuję, panie Zbyszku.